3 weeks later. Sprawdźmy, czy łożysko pasuje. Tak, elegancko. Łożysko i stworzeń współgrają, więc super, można montować tłok. Dobra, koszyczek z łożyskiem do oleju. Niech się sobie napije. Tak, jest naoliwiony. Swoje miejsce, ok. I teraz tak, strzałka tłoka w kierunku wydechu, to normalne. Stworzeń też można posmarować. No i załóżmy to. Jest. Chodzi. Stworzeń. Musimy go dopchnąć. Dobra, jest do ogranicznika. Tu jest zabezpieczenie. Dobrze zabezpieczyć. Przed tym, żeby zabezpieczenie nie wpadło nam do środka, bo będzie wtedy lipa. Dobra, siedzi. Ważną rzeczą jest zabezpieczenie tłoka. Sprawdzić parę razy, czy faktycznie wszystko prawidłowo wskoczyło. Czy ten stworzeń nie wypchnął z jednej, z drugiej strony. To jest drucikowe. Chwycić za drucik i po prostu zacząć obracać. Jeżeli się obraca zabezpieczenie w swoim rowku, znaczy, że drucik po całości wskoczył dobrze. Ja mam te płaskie kombinerki uszkodzone. Wraca się dobrze. Warto to sprawdzić dwa razy. Nasz stworzeń siedzi na miejscu. Pierwszego i zamek drugiego. Pierścienia. Bardzo cieniutkie pierścionki. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie. Próbuję zrobić prosty przyrząd, opaski zaciskowe, żeby ścisnąć te cieniutkie pierścionki i nasuwając później, żeby mi się to wsunęło. Mam dużą obawę, żeby ich nie połamać, bo są bardzo sprężyste. I tutaj nie mamy jak manipulować, więc dam dwie opaski w ten sposób i później będę starał się nasuwać cylinder. Dwie opaski są założone. Ha, chyba to tak nie zadziała. Powoli, 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 pigórny pierścień wchodzi. Ale chyba muszę teraz opaskę przeciąć.
szafice udało mi się doczyścić, bo była paskudna. Tu jest już wszystko czyste. Więc teoretycznie można pasować tą głowicę. Jeszcze tylko zobaczę, czy uszczelka dobrze tutaj siedzi. Wygląda, że tak. Tu się wszystko obraca. Następne sprężanie też jest. Dobra, teraz szukam śrub, nakrętek do głowicy. Moment jest podany od 18 do 28 Nm, więc bardzo duża rozbieżność. Ja ustawiłem 24. Tutaj dwie małe, to jest M6, to 10 Nm. Haha. No i teraz tutaj mi to blokuje. Są też takie przejściówki. Spróbujmy. Gotowe szpilki do wydechu, żeby już nie kombinować z jakimiś tam śrubami. Teraz to sobie wkręcę. Fajne też szerokie nakrętki do tego w zestawie. I będzie elegancja, Francja. Ok, silniczek jest skręcony z jednej i z drugiej strony. Tutaj nie było żadnych komplikacji. Śrubki, dekielek, 10 Nm do kręcenia. Tak. Rama już przyjechała też, będzie można przymierzyć już do ramy i zacząć składać. Przykręciłem pompę oleju i tak, pierwsza rzecz po złożeniu to po prostu sprawdzić dozownik oleju. To jest najważniejsza rzecz w dwusłowie, olej. Później sprawdzić, czy są wszystkie elementy układu chłodzenia. I jeszcze zostanie tak, przykręcenie silnika do ramy, sprawdzenie, czego brakuje, mam nadzieję, że już niczego nie brakuje, i czyszczenie gaźnika, bo gaźnik nie był zupełnie dotykany i mam nadzieję, że wystarczy tylko wyczyścić, nie trzeba będzie nic tam zamawiać. Pięta Achillesa, jeżeli chodzi o zamówienia, bo to już ten projekt mnie już bardzo wymęczył czasowo. I dalej do roboty. Walka niemiłosierna, chociaż silniczek jest bardzo lekki, więc nie było problemu, żeby go wstawić jedną ręką, troszeczkę z tą śrubą odwahacza. Było zabawy, bo mocujemy silnik poprzez śrubę trzymającą wahacz, więc trzeba jednocześnie trzymać wahacz, silnik podpierać i włożyć. Jest iskra. Płyn chłodniczy jest zalany, przez noc zobaczymy po dwóch dniach, czy nie zleci. Brak oleju w skrzyni biegów. I gaźnik jest obecnie czyszczony. Nie wiem, czy wszystko będzie ok z gaźnikiem, to muszę jeszcze doczytać. Pompa oleju wstępnie sprawdziłem. Tutaj jest odpowietrzona, tylko moim zdaniem podaje jakoś bardzo mało tego oleju, ale to też muszę sprawdzić, bo taka jedna kropelka się sączy na otwartej przepustnicy, czyli wzbogaceniu tutaj oleju. Nie wiem, czy tak powinno być, czy to jest wystarczająco, czy nie. Tego nie wiem, ale już na dzisiaj koniec tej zabawy. 22 się zbliża, a motocykl jeszcze nie jest złożony. Day 2. Dobra, Suzuki SMX, gaźniczek do czyszczenia. Już przyczyściłem wszystkie dysze, teraz będę składał. Pomiar tutaj poziomu paliwa według instrukcji sprawdzam i mieści się w tym papierowym przedziale, więc to będę składał. Uszczelka, jak widać, jest stara, nadgryziona mocno, nie mam nowej. W ogóle zestaw naprawczy do tego to jest trudny temat, można gdzieś niby dostać, ale próbuję złożyć to w tej chwili, to co mam. Kruciec suchy, twardy, kamienny i popękany. Też czym prędzej do wymiany, ale do odpalenia możliwe, że wystarczy. Motocykl został z płynem chłodzącym. Na noc pojawiła się plama, ale chyba to jest raczej normalne, bo tutaj mam sporo nalanego w
zbiorniczku wyrównawczym, stoi na przechylony, więc mogło się sobie sączyć. Składam maszynę dalej. Tadam, motocykl jeszcze nie skręcony, bak tylko założony. Wlałem paliwo. Nowy kranik też zobaczę, czy po prostu samoistnie cieknie. Wymieszałem troszeczkę oleju z paliwem, bo tak jak mówię, nie wiem jak ta pompa oleju sobie radzi. Będzie trzeba zobaczyć, zdjąć wężyk, jak to wygląda w rzeczywistości. Musi dymić, tak jak diesel dwusów musi dymić. Mam założone świece, zbiornik, podane paliwko, olej zalany do silnika. Teoretycznie chyba wszystko, żeby móc próbować kopać, czyli w zasadzie, żeby móc próbować to uruchomić. Świeca przykręcona, fajka założona. Stacyjki nie ma w tej chwili, więc tak, jest paliwko, nie wiem, czy scena jest potrzebne. Dajmy scenie. Zobaczmy, czy chociaż pierdnie. Najpierw sobie położyć luz. Muszę wyjść na zewnątrz, bo nie mogę w środku gazować. Zaraz się zaczamy. Za czadzę.